Przede wszystkim bardzo ważne zwycięstwo dla nas z trudnym rywalem, z bardzo niewygodnym rywalem, rywalem, który ma swoje atuty, ale to jest taka właśnie ta liga, że tutaj nieważne jest miejsce zajmowane w tabeli, bo każdy mecz rządzi się swoimi prawami. Świetnie zaczęliśmy ten pojedynek od strzelenia szybko bramki i to też ustawiło sam mecz. Myślę, że mogliśmy się pokusić tutaj kontrując zespół gości o wyższe zwycięstwo, ale to w tym dniu w ogóle nie chodziło o te sprawy. Te sprawy były, strzelanie goli było na drugim miejscu, liczyło się tylko i wyłącznie zwycięstwo. Dla nas bardzo trudny mecz z tego powodu, że myśmy zwiedzili całą Polskę wzdłuż i wszerz w tym tygodniu i ta regeneracja, na której się skupiliśmy, to przygotowanie motoryczne było dla nas bardzo istotne, a dzisiaj zawodnicy oddając naprawdę kawał serducha w tym pojedynku udowodnili, że można na nich liczyć, bo też trzeba powiedzieć, że ten początek tej rundy nie był dla nas taki szczęśliwy, jak to miało miejsce. No, my na 8 meczy ostatni graliśmy 6 na wyjeździe, więc to też był taki aspekt, który po porażce na wyjeździe nie mogliśmy spróbować zdobyć punktów u siebie, a to jest dla naszej drużyny kluczowa sprawa. Myślę, że przede wszystkim na zakończenie chciałem podziękować zawodnikom, pogratulować im postawy dzisiaj, bo ogromne serducho, a przy okazji nie tylko ta walka w powietrzu, ale też te bramki, które strzeliliśmy, wynikały naprawdę z pomysłowo rozegranych akcji do boku, oskrzydlających i finalizacji bardzo skutecznej. Dziękuję.